Siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport. Witam was w ostatnim Pack and Play w 2019 roku, ponieważ dziś razem ze mną jest Jacob. Witam bardzo serdecznie. Z okazji tego, że jest to ostatnie Pack and Play, stwierdziliśmy, że zagramy naprawdę o wysoką stawkę, tak więc jest to najdroższe możliwe Pack and Play, bo otwieramy najdroższą możliwą paczkę. Czy jesteś na to gotowy? To jest paczka warta 100 zł. Pytanie, czy mój portfel jest na to gotowy? Znaczy, umówmy się, no portfele są na to gotowe. Gdybyśmy mieli otworzyć 6, to już by było groźnie, ale nadal, to jest paczka za 100. Jak tutaj nic nie wyleci, to naprawdę będzie mi przykro. A jak wyleci, to stracę, także będzie mi przykro. Tak więc, żeby nas pocieszyć, możecie już teraz zostawić łapkę w górę, zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do tego przycisku macie blisko, ale oczywiście przenieście się także czerwony na kanał Jacoba. No właśnie, przenieście się na kanał Jacoba, żeby tam subskrybować, przede wszystkim oglądać. Wyzwania budowania draftów. Koza, ja ci dam taki trik, uwaga, bo to ja widziałem takie popularne. Tu, o, na tym palcu widzicie teraz przycisk subskrybuj dla Kozy, no, o, widzicie? O, o, tak macie zrobić, przycisnąć, podobno to działa. Ja tam nic nie widzę. Widzę za to link w opisie, dlatego jego koniecznie musicie kliknąć, żeby przenieść się na wyzwania budowania draftów. Naprawdę dobry odcinek. Tak jest. I muszę powiedzieć, podoba mi się taka forma rywalizacji. Dzisiejsza będzie trochę gorsza, bo zagramy między sobą FIFA, więc będzie dużo ciężej. Meczyk. No co, chyba już nie ma co dłużej, przedłużać. Przedłużać. Jesteś gotowy, żeby otworzyć tą paczkę? Jak powiesz mi otwieraj, to ja otworzę paczkę. Otwieraj. Otwiera. W takim razie tak i paczka... Jeżeli nie będzie ukautu, ej, jak nie będzie ukautu. Wiesz, może zawsze nie mieć banerów, nie? Wszystko możliwe. Jestem gotowy. Ja również jestem gotowy na to, żebyśmy zaraz ułożyli skład. Jeszcze zobaczę, co się dalej... Pamiętaj, że tu może nie być bramkarza. A właśnie. Pamiętaj. Nie, no, nie ma szans, żeby nie było bramkarza. Ja na razie idę przy... Dobra, mam dwóch nawet koło siebie, okej. No dobra, no to czas zbudować z tego skład. No dobra, co tu masz? Orsea, Pal, Rodrigo, Melendo... To jest u ciebie najlepszy, Koke? Tak, Koke. Rodrigo u ciebie najlepszy. Oj. Tak, ale czekaj, bo... ty miałeś Kwiaty na bramce? Czy ja dobrze widziałem? Co? Gramy? Dobra, lecimy. Oj, miło! La 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 la. Aczkolwiek Kwiaty jest, kurczę, duży, więc... prawa strona jest cała z Hiszpanii, więc dlatego to dało tyle fajnie zgrania, a lewa strona jest praktycznie cała z Włoch, no tylko, że bez większych połączeń niestety. Więc zobaczymy jak to będzie. Aczkolwiek nie mogę narzekać, mówię, na zgranie po prawej i zobaczymy jak to będzie chodziło. Zobaczymy. Ja nie ukrywam, gram inną formacją niż ta widoczna na ekranie. U mnie duży plus to jest ta zgrana obrona z bramkarzem, nie? Bramkarz jest na pełnym zgraniu i jest bramkarzem w ogóle. Aczkolwiek nawet nie wiem jak on wygląda wzrostowo, więc nie jestem trochę przekonany do tego jak to będzie. Okej, okay, spokojnie. Juan Mata. Ależ to jest magiczny Hiszpan. Calhanoglu. Calhanoglu. Pastore! I mamy 2-0. Javier Pastore. Co tam się wydarzyło? Może byśmy piłkę znowu pokopali, jakieś pudła pocelowali. A ja bardzo chętnie, jakbyś coś tam, jakieś pudełko miał, to... Dobra, spokojnie. W jakie pudełko kopniesz, to jesz. Co ty na to? Nie. Co? Nie. W ile pudełek nie trafisz, tyle jesz. O, co ty na to? Co ty na to? Wiesz co? Teraz to ja na to, że biegnę z Juanem Matą! Już jakby to wpadło, to bym naprawdę był bardzo obrażony na mojego bramkarza. Dawaj. Turururu. No to musi być bramka. Niestety, no w sytuacji, kiedy nie ma się bramkarza, to każdy strzał jest tutaj groźny. Aczkolwiek umówmy się, no tutaj gdyby Rodrigo się no nie wykończył tego, nawet z bramkarzem, to by było bardzo dziwne. Bo to już było takie sam na sam, urwał się obrońcą. Okej, ależ to teraz ładnie poklepali. Ładne, Pastorek, ładnie. Bramku strzelny, co nie? Co tu się w ogóle dzieje? Pastorek! Ładnie wszedł z tej głębi pola. Mój duży błąd, bo ja wyruszyłem obrońcę, tam ci dałem tyle miejsca. SPD, proszę bardzo. No dobrze. Ładnie strzelamy. 3-1. Ja nie umiem znaleźć, bo ja jednak stwierdziłem, że zagram tym 4-3-3. Nie, formacją, którą gram normalnie. Znaczy ja 4-2-3-1 teraz nie gram, ale grałem dużo tą formacją. A nie mogę znaleźć w ogóle... Mam to fajnie ustawione wszystko. A właśnie ja nie mam ustawień dla tej formacji, nie mogę znaleźć sobie miejsca.
do ataku w ogóle. A to 4-1-2-1-2 sprawiło, że mi strzeliłeś dwa gole tak pyk-pyk, więc stwierdziłem, że no nie tymi chłopakami, to jednak... No bez jaj! Uuuuj, to lewy obrońca, znaczy lewy pomocnik grający na lewej obronie w tym momencie, ale mamy 4-1, proszę bardzo! Robin Gosens. Nie wiem jak to czytać, bo to jest Niemiec, to Gosens. Też nie wiem, ale ten bramkarz, tak powiem ci szczerze, że ten tak... Chyba ja nie wiem, kto ma bramkarza faktycznie na tym. Ja mam bramkarza, ale chyba nie mam. Znaczy inaczej, wygrywasz całkowicie zasłużenie i gram padakę absolutną, ale nie zmienia to faktu, że myślałem, że on coś wyjmie w tej, sytuacji. Niestety, no Mendy ostatnio nie mają swojego dnia i... No nie, zdecydowanie nie. Trzeba coś tu pozmieniać, ewidentnie. Oj, faul, już zaczynamy. Właśnie, biorąc pod uwagę to, że ja nie mam bocznego obrońcy z tej strony, z której ciągle atakujesz, to Pulisic. No to było najlepsze zagranie, jakie zrobiłem w FIFA 20. Powiem ci, że naprawdę to miało szansę powodzenia, nie? Aczko. To już nie miało szans, to leciało prosto w bramkarza. Tak, to faktycznie, strzał bardzo słaby. Panowie, lecimy z kontrą. No akurat do kontry to mamy chłopaków. No. Oj, a ty masz Pulisicza. Ale Pulisic nie umie trzymać nic spalonego. I BYTIUS! O, kujate! Tak jest. Na długi. No nie, bramkarz nie, tego no nie to była. Wybijamy akurat. To wybijamy, na spokojnie panowie, dobrze. Patrz jak Bastos chodzi, co? Jak mróweczka się porusza po tym boisku. Ale zostawił mu miejsce i to nie jest gol. To nie jest gol. To nie jest bramka. Powtarzam. Javier Pastore! Ten Pastore to ci robi mecz, nie? No, to jest. Ale nie spodziewałem się, powiem szczerze, kładąc go na... No, mój by tego... Ty tak umiesz? Bastos po raz kolejny, naprawdę. Ty nie czujesz tego, ale on naprawdę dużo robi w tej defensywie. Jezus Maria, Mendy. Ej, naprawdę, ja się czuję, jak ja bym nie miał bramkarza tutaj. Jaka piła, szkoda. Ty może jadłem Benjamina Mendiego tu, bo to jest naprawdę... Gościu w ogóle nawet się nie rusza, jak ta piłka leci, patrz. No teraz się rzucił, ale... Akurat się rzucił. Kurde, jakby to wpadło w Pulisicza. Twoje dziecko chodzi, a ona akurat usiada, nie? No... Kurde, ale teraz... Brameczkę. Okej, panowie! Panowie! Dony, no super. No i to. No nie, no dobra, to musimy... wygra to. Okej, okay. Ale! Okej, okay, dobra. I lecimy. Ja wiem, że jesteś prawym pomocnikiem, chłopie. To nie jest twoja pozycja, ale może... No nie, może nie. Karne. Wiesz co? Karne. Tak, w nogi weź. Robiłem co mogłem. Robiłem co mogłem, żeby tą piłkę zabrać czystą. No Kuba bywa, no bywa. No Kuba bywa, dobra. Co my tu mamy ciekawego? Dobra, lecimy. O, widzę, że próba upokorzenia mojego bramkarza. On już i tak się wycierpiał dużo. On już i tak się dużo wycierpiał. No nie, tak się nie robi. Kujate! Bohater dzisiejszego spotkania. Cichy, ale jednak. Bo się nie odważył. Dwie interwencje miał takie, że to mogło wpaść równie dobrze. Dias! Pięknie, tak jest! Dias! I mamy bramkę! No nie mogli go dogonić, no. 92 tempa, świeżutki. Nawet go nie mógł sfaulować. Będzie moja najwyższa porażka w tej chwili, coś czuję. O, nie no, już 90 minuta. No nie wiem, czy tyle oberwałem. Szczerze, nie wiem, czy tyle oberwałem w tej FIFA. Wiem jedno, grywaliśmy bardziej zacięte i wyrównane spotkania, ale grywaliśmy też spotkania o dużo większą stawkę. Jakby umówmy się, że chyba... Tutaj zagrał luz. Mieliśmy, umówmy się, podobne miny pewnie, kiedy... No, widzieliśmy to, co wypadło z paczki. Ja mam minę niewzruszoną, kiedy quickseluję skład, aczkolwiek nie ukrywam, że 1-6, no boli, nie będę... Będzie musiał się kiedyś zrewanżować, ale zapraszam na boisku prawdziwym. Na boisku prawdziwym. Dobra, i tam czuję, że szanse są bardziej wyrównane. No dobra, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. W tle widzicie, co się dzieje z moim niesamowitym składem. Oczywiście zapraszam na odcinek u Jacoba. No 100 zł. Jak zmarnować 100 zł? Tylko opowiedz nam o tym. Co? Wiesz co, ja wiem jak zmarnować czas, bo mniej więcej to nie były najlepiej zainwestowane ostatnie minuty 2019 roku, żeby przegrać tak wysoko w FIFA, ale mam nadzieję, że 2020 będzie dużo lepszy, no gorzej niż teraz być nie może, życzę wam wszystkiego dobrego, na razie, piątek. Tak jest, cześć. A żeś mnie zdemolował.